Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Dziś mamy pierwszy dzień świąt, 25 grudnia i ja przed sekundą wyjęłam z pieca moje ciasto. Tak się ono prezentuje, drożdżowa gwiazda z makiem. Powiem wam, że wygląda to obłędnie, naprawdę, to jest tak przyjemne dla oka ciastko, w ogóle jak mocno mi wyrosło. Uświadomiłam sobie, że chyba wczoraj wam nie pokazałam, co takiego było w moich kalendarzach adwentowych, więc teraz szybko sobie przycupnę na moim taboryciku i wam to pokażę. Jeżeli chodzi o kalendarz ten włosowy, był w nim turban do włosów. Nie wiem, czy mi się to przyda. Poczytam sobie i może się jakoś z tym zaprzyjaźnię. Jeżeli chodzi o body shopa, to był koncentrat młodości. I to jest właśnie ten produkt, z którym ostatnio była ta maseczka w płacie, czyli taki, który jedni lubią, a większość nienawidzi, przez to, że ten alkohol jest tak wysoko w składzie, bo to jest mocno wysuszające. Tak jak mówiłam, powtórzę się raz jeszcze dla mnie, jak mam jakieś niedoskonałości używane punktowo, się to sprawdza. Ale jakby wiecie, dla każdego co innego. W Ritualsie standardowo, zawsze w ostatnim okienku w tych droższych wersjach kalendarza są perfumy i tym razem też były. Flakonik wygląda trochę inaczej niż rok temu. Jaki to jest zapach? El Himalaya? Nie wiem, czy to będzie to. W każdym razie bardzo ładny, całkiem bym powiedziała, że właśnie taki trochę słodki, zeszłoroczny. Używam go czasem, ale mimo że jest go bardzo mało, to jeszcze go w ciągu tego roku nie zużyłam, bo nie do końca są to moje nuty. Ten już mi się bardziej podoba, więc myślę, że szybko go zużyję. A i to tyle. No i dzisiaj 25. kalendarz z body shopu jest robiony na wzór tych świąt bardziej amerykańskich i ma 25. okienko. Dzisiaj w 25. okienku wyciągnęłam balsam, w zasadzie masło do ciała, te z serii awokadowej. I żeby nie było, że jestem gołosłowna, to na Instagramie pokazywałam, że faktycznie zaczęłam używać tych rzeczy do ciała. Ostatnio bardzo szybko zużyłam balsam, który miałam z Ritualsa. Nie wiem, czy powinnam go było używać, bo nie był on najnowszy. Wyciągnęłam go z mojej kolekcji i miała jeszcze ten Ritual of Happy Buddha, a ta nazwa już od dawna w Ritualsie nie obowiązuje. Teraz jest to Happy Mer, chyba? Albo nie, Ritual of Mer po prostu. Tak. Także tyle, jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe. Zbieramy ciasto i jedziemy zaraz do rodziców. Spędzimy pierwszy dzień świąt z rodzicami, będzie też siostra Andrzeja, dlatego że Wigilię spędzała z teściami. Wczoraj widzieliśmy się tylko chwilę, tak żeby złożyć sobie życzenia, a dzisiaj już spędzimy ze sobą trochę więcej czasu, więc my się pakujemy i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że będę czuła się dobrze, bo dzisiaj z rana znowu miałam trochę problemy z gardłem. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Jeżeli będzie ok, to mam nadzieję, że wybierzemy się z Andrzejkiem na jakiś świąteczny spacer, żeby chociaż lampeczki na Starym Mieście wam pokazać. Także trzymajcie kciuki, żeby nasze plany się powiodły, żeby ich szlak nie trafił. No, a ja zabieram te moje piękne ciastko, które tam leży. Będę musiała jechać z korkiem na kolanach i w rękawicach kuchennych, ale czego się nie robi. Dla bliskich. Dobrze. Pakuję zadek w autko i zmykam. Do zobaczenia później. Wracam do was po tygodniu. Pierwszego dnia świąt pokazywałam wam moją gwiazdę. Potem mieliśmy się przejść na Stare Miasto, ale trochę bolało mnie gardło i nie byłam pewna, czy to jest dobry pomysł, więc przeczekaliśmy. Dzisiaj już jeden spacer mamy ze sobą, ale to zobaczycie w innym filmie. A teraz właśnie zjedliśmy obiad. Byliśmy w Sfinksie. I wybieramy się właśnie na staróweczkę, zobaczyć co takiego tam jest, jeżeli chodzi o ten świąteczny klimat lampeczkowy. Także zabieramy was ze sobą, wybaczcie tą przerwę, no ale wiecie co, no jak się już człowiek raz rozchoruje, to nie chce za chwilę potem znowu leżeć chory, więc lepiej być trochę bardziej ostrożnym niż mniej. No. Jedziemy na metro, podejdziemy sobie metrem do centrum, no i pewnie zobaczymy się już na nowym świecie. Dotarliśmy już na Nowy Świat. Z takich ciekawostek to jest, słuchajcie, stoimy właśnie w miejscu, gdzie się spotkaliśmy po raz pierwszy z Andrzejem. Nasza pierwsza randka to był właśnie spacer po Nowym Świecie i po Starówce, taki no już świąteczny.
Odwrócę kamerę, pokażę wam te lampki. Nie wiem, na ile będę w stanie tam potem na miejscu nagrywać, bo jak widzicie, ludzi jest full. Ale póki co wygląda to bardzo ładnie. Na żywo troszeczkę ładniej niż w kamerze. Ale zobaczymy. Tak, sponsorowane, ewidentnie. Ferrero Rocher tutaj pewnie rzuciło trochę grosza. Ale bardzo ładnie to wygląda. W ogóle po drodze jak szliśmy, to jeszcze była taka wielka... Wiem, że mogę po ulicy, no. To była też taka wielka... nie wiem, jak to powiedzieć. Instalacja z tych cukierków jakby. Piramidka. Taka piramidka, no. Taka jak ten. No właśnie, taka jak ten, tylko że mniejsza i wyglądała jakby miała w środku prawdziwe cukiereczki. Chociaż prawdziwe raczej nie były, bo te prawdziwe mają orzeszki i nie są o regularnych kształtach. To bardziej wyglądało jak styropian zawinięty w papierek Ferrero Rocher. Ale wyglądało kolorowy, ładnie. Natomiast zapach jest ewidentnie sylwestrowy. Tak, no ewidentnie. O Boże, jaki piesek. Ewidentnie pachnie tu sylwestrem. Ale światełka robią robotę, zobaczymy jak będzie dalej. Przycięliśmy właśnie świętokrzyską, więc dekoracje się trochę zmieniają. Tam w tle widać pięknie ozdobione drzewka. Ale chyba jeszcze nie widać tego tak dobrze z daleka, więc pokażę wam to, jak podejdziemy bliżej. Tutaj, słuchajcie, jest taki ładny, jak to się nazywa? Rzutnik, tak? Laserowo pewnie. Projektor, o właśnie, tak. Projektor, który wyświetla piękne gwiazdki na tym budynku. Tutaj prawdziwa kolejka do tego zawodnika, a tam są jeszcze koniki, podejdziemy może do tych koników, żeby wam pokazać. Nie będę stała w tej kolejce z tym tłumem, ale tak po prostu podejść, żeby wam tu tak pokazać z boczku, to chyba dam radę. O, tak wyglądają te koniki. Przepiękne są. Tu mamy drzewka w lampeczkach i reszta dekoracji wzdłuż ulicy póki co chyba już prezentuje się tak samo. Zobaczymy, czy dalej będą jakieś bombki, bo zazwyczaj takich tych miejsc do zrobienia ładnych świątecznych zdjęć jest kilka na tym nowym świecie, także zobaczymy, co będzie dalej. Co roku jest też taki fotel, na którym można sobie jakby usiąść, także zobaczymy, czy w tym roku też coś takiego znajdziemy. Tutaj kolejna partia światełek, jest taka fajna pocztówka, w której można zrobić sobie zdjęcie. No i ten tunel, w którym jest cała masa ludzi, więc myślę, że za chwilę się cofniemy i pójdziemy bokiem. Ale powiem wam, że bardzo miło się na to patrzy, bo to wszystko ma zazwyczaj takie ciepłe światełko i tylko trochę tych chłodniejszych, także prezentuje się to naprawdę ekstra. Szkoda tylko, że kamera nie oddaje dokładnie kolorów. Zresztą ciekawe, jak to będzie wyglądało na kompie potem w podglądzie, ale tak. Bardzo ładnie i tak właśnie cieplutko to wszystko świeci. Lecimy dalej w poszukiwaniu fotela. Zobaczymy, czy będzie. Zazwyczaj jest. To może i tym razem go gdzieś wyłapiemy. Po drugiej stronie tunelu. Słuchajcie, jeszcze więcej światełek. Ciekawa jestem, czy tu się gdzieś ukrywa ten fotel. Czy nic takiego w tym roku tu nie ma. Zobaczmy dalej, co tu jest. Okej, mam. Przejdę sobie tu na szybkości, słuchajcie. I wam pokażę, co takiego tutaj mamy. Powiedziałabym, że to taki mini labiryncik. Nic z tego, co chciałam znaleźć, czyli nie było tego krzesełeczka. Ono może być jeszcze dalej. O, a w ogóle hotel Bristol, jak ładnie przystrojony, zaraz wam pokażę. I tutaj obok, który to jest ten hotel europejski? Jeszcze jest tu, to chyba ten obok, jest właśnie hotel europejski i to jest chyba jeden z najdroższych, o ile nie najdroższy hotel w Warszawie. O tak, hotel europejski jest dokładnie naprzeciwko. A teraz zobaczcie, jak wygląda wejście do Bristola. Nie wiem, jak to odmienić. Ale wygląda przepięknie, zaraz wam pokażę z bliska. Ale to wejście pięknie wygląda. Wow. Piękny jest ten dziadek do orzeszków. Taki duży. Po drodze karuzela. I powiem wam, że tutaj to już jest taki tłum, że mega źle się idzie. Strasznie łatwo jest się zgubić, tak jak my idziemy we dwoje. No i ludzie nie patrzą, jak chodzą, więc niestety nas lepczą.
jest ładnie, ale czy to taki przyjemny spacer? No tak so-so. Patrzcie, jak kolejne ładne ozdobione miejsce. Przepiękne girlandy w oknach. Tutaj obok jest zapiecek, który też jest tak na bogato przystrojony. Powiem wam, że zapachy tutaj takie średnio przyjemne. Niestety wali kanalizacją. Całe szczęście nie wszędzie, tylko miejscowo. O, tutaj ten zapiecek. Ale powiem wam, że na żywo ogólnie rzecz biorąc jest trochę ciemniej, więc lepiej widać te lampki. Tutaj takie piękne miejsce, ale powiem wam, że trochę słabo, bo przyszedł sobie pan Olaf i Mikołaj i na ławeczkę, która jest tam do robienia zdjęć, rzucili swoje rzeczy, pobierają hajsy od rodziców za to, że dzieci chcą właśnie zrobić sobie takie, wiecie, świąteczne zdjęcie z postaciami z bajek. Przed nami przepiękna choinka, jeszcze jej pewnie dobrze nie widać. Już ponownie w samochodzie dojechaliśmy do autka, bo podjechaliśmy do centrum i na nasz spacer metrem i to była bardzo mądra decyzja, bo było wszędzie dookoła bardzo, ale to bardzo dużo samochodów i jak szliśmy na metro Ratusz Arsenał, to był taki korek, że dramat, prawda? Mhm. Naprawdę mądra to była decyzja, że zdecydowaliśmy się zostawić auto na parku i jedź. I wsiedliśmy w metro. Nogi mi odpadają. Zmęczyłam się trochę tym spacerkiem, ale żeśmy sporo w sumie przeszli, no bo no, Stare Miasto dookoła. W zasadzie. No. A ogólnie rzecz biorąc, jak podsumowując to wyjście, no powiem wam, że jest to coś, co na pewno warto zobaczyć. Myślę, że jeżeli macie czas, to na pewno lepiej byłoby zrobić to w środku tygodnia, bo teraz przed świętami, a Boże, między świętami, dzisiaj Nowy Rok, jeszcze taka piękna pogoda, bo 15 stopni w dalszym ciągu, no to był, powiedziałabym, dziki tłum, szło się strasznie, dookoła no masa różnych zapachów, czy fajnych, no to niekoniecznie, no wiecie, no waliło z kanalizacji, waliło takim tanim ketchupem z taniej zapiekanki, była masa ludzi, niekoniecznie wszyscy ładnie pachnący, więc także jeżeli chodzi o walory zapachowe, to mocno średnie, jeżeli chodzi o ten tłum, to też tak średnio, bo ludzie nie patrzą jak chodzą. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o same lampeczki i klimat, jaki dają, no to oczywiście jest to przepiękne i warte zobaczenia. No tylko może w innym terminie niż ten świąteczny. My się nie zdecydowaliśmy wcześniej, ja nie chciałam wychodzić, bo no nie czułam się jeszcze tak w 100% zdrowa, więc nie chciałam ryzykować tego, że znowu się rozchoruję, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby pójść dopiero dzisiaj. No i przez to, że była taka ładna pogoda, no to milion osób się zdecydowało też na to samo, co my, więc tak. No, chodzenie w takim tłumie, wiecie, robią się korki. Korki, czajcie, robią się korki z ludzi. No to tak trochę niekoniecznie najfajniej. Także tak, podsumowałabym to, jeżeli chodzi o lampeczki, to ekstra, jeżeli chodzi o całokształt, no to tak mocno średnio. Teraz wracamy do domu. Już będziemy odpoczywać i powiem wam, że ten spacer w tym tłumie to już w ogóle miałam takie, że fajnie jest żyć w tej Warszawie, wszędzie jest blisko i tak dalej, ale jest coś takiego, że człowiek chciałby uciec do trochę spokojniejszego miejsca, ale o tym w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za tego vloga, wyczekujcie kolejnego, bo w kolejnym myślę, że będą duże newsy i myślę, że wiele osób zainteresujemy i zaskoczymy. Także dziękuję wam bardzo, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu.